Cześć, prasówka Gazety Lokalnej Krotoszyn. Dziś pomiksowane, wyobraźcie sobie, wiele rzeczy. Skupisko w jednym miejscu. Jesteśmy w hostelu Dobranocka. Jest z nami Widia Film Studio, Jarek Nowicki, który nam dzisiaj pomaga w obsłudze. No jest prezes Polskiego Związku Sumo, Darek Rozum. Cześć, Darku. Witam, dzień dobry. Tak zastanawiałem się, od czego zacząć, żeby Cię zaskoczyć. Tak sobie wymyśliłem dwa tematy. 20 lat temu to Ty miałeś wąsa, dzisiaj go ja mam. No, no tak. Ale druga kwestia, widziałem Twój wpis na Facebooku i zdjęcie przy ulicy i kaptury, za Tobą kariera aktorska, tak? Nie, jak do tego doszło? Nie, to taki epizod z bardzo młodzieńczych lat. Jeszcze będąc zawodnikiem Olimpii Poznań, któregoś dnia otworzyły się drzwi sali treningowej i wszedł reżyser Janusz Kłosiński, już nie żyjący, z propozycją, aby, że tak powiem, w roli statystów generalnie zagrać w filmie Przy ulicy i kaptury. Taki był początkowy tytuł i ostatecznie tak się ostało. No i cała gromada chłopaków, z którymi trenowałem w Poznaniu, w tym filmie zagrała. I to był jeden epizod takiej sfingowanej napaści na Orszak Krzyżacki pod dowództwem Sonnenberga. No i to generalnie żeśmy przeprowadzili bardzo dobrze i reżyser nas pochwalił. No ale Dariusz Rozum, statysta, słuchajcie, ja sobie tego nie wyobrażam, no bo ty zasłużysz być na froncie ogólnie. No nawet można powiedzieć, umowa, którą miałem podpisaną, była umowa z aktorem, więc nawet nie ze statystą. No ale to był naprawdę epizod, dosłownie 15-sekundowy, ale miło było popracować na planie z takimi aktorami jak Arkadiusz Bazak. Grał w tym filmie mistrz olimpijski w pchnięciu kulą Władek Komar, nieżyjący już Maciej Kozłowski, wspaniały aktor. Także no to piękna przygoda i jeszcze do tego była sowita zapłata. O, no to dobrze, ale my tymczasem przechodzimy do tego, co mamy na stole. Pierwsza strona dzisiejszego wydania GLK, no i tytuł Granice już otwarte. Mowa o tym, że już granice w Unii rzeczywiście pozwalają na swobodny przepływ i towarów, i ludzi. Natomiast chciałem Ciebie spytać jako człowieka biznesu, jak ludzie z Twojego środowiska i Ty osobiście, jak Ty odczułeś skutki pandemii? No moja firma też je odczuła, gdyż no, ja zajmuję się też wynajmem i lokali mieszkalnych i użytkowych, i przy tych drugich rzeczywiście było sporo kłopotów, bo moi najemcy, że tak powiem, tłumnie zgłosili się do mnie, aby w tej sytuacji, gdzie w pojedynczych przypadkach nawet zamykano placówki takie jak chociażby gastronomiczne, żeby dość znacznie obniżyć czynsz. Były wnioski o obniżkę rzędu 90%. No, w niektórych przypadkach po prostu zlikwidowano, wypowiedziano umowy i zlikwidowano firmy. No to jest rzeczywiście dzisiaj wielki problem. I jeżeli my będziemy w stanie w najbliższych miesiącach i latach nadrobić te straty, no to będzie dobrze, ale myślę, że w kilku procentach również stanie się tak, że ci, którzy firmy zlikwidowali, już ich nie otworzą. No tak, 5 przypadków w ostatnim czasie odnotowano przypadków koronawirusa w Krotoszynie, ale idźmy dalej. Laptopy o wartości 55 tysięcy złotych dla uczniów szkół w Rozdrażewie i Nowej Wsi. No i ciekawy temat, ale taki no smutny, trochę bulwersujący. Na stronie 5 pisze o tym Andrzej Kamiński. Śmieci po libacjach alkoholowych, mowa o stadionie w Kobylinie i tam strasznie dużo jest butelek, podobno petów, odnosi się do tego burmistrz Leśniński. Zastanawiają się tutaj rajcy, czy zainstalować monitoring na tymże stadionie, ale to jest chyba problem globalny dotyczący całego powiatu. Kobylin po prostu jest teraz na świeczniku. No ja bym tutaj nie stygmatyzował tego miasta, że to tylko problem w Kobylinie. To jest problem w całym kraju. W niektórych regionach większy, w niektórych mniejszy. Niemniej wystarczy przejść się naszymi uliczkami w Krotoszynie, parkiem, generalnie w każdym miejscu, i to nie tylko tam, gdzie są kosze, ale generalnie w każdym miejscu leżą tak zwane małpeczki czy inne butelki o mniejszej pojemności. Ja nie wiem, z czego to wynika. Ja nie twierdzę, że nie wypiję z przyjemnością lampki wina, ale coś jest w tym męskim, szczególnie chyba narodzie naszym, że aż taka wielka ilość alkoholu jest spożywana. Ja nie wiem, czy stres związany z tą pandemią i z kłopotami różnego rodzaju powoduje, że mężczyźni uciekają w ten świat, który dla nich być może po spożyciu alkoholu jest bardziej do zniesienia.
ale to nie jest żadne lekarstwo. To niczego nie naprawi, niczego nie poprawi i stan ducha przy trzeźwieniu będzie na pewno gorszy. Napić się można oczywiście zawsze, natomiast no, to jest podstawową rzeczą, żeby wrzucić tę butelkę do kosza, a ja dodam, bo dorwałem gdzieś dane statystyczne, słuchajcie, 2,5 miliona małpek szło dziennie w okresie pandemii, więc jednak ci Polacy w dużej mierze skupiali się na tym, żeby gdzieś te smutki topić trochę. No tak, ale możemy sobie przypomnieć dyskusję nawet parlamentarną w kwestii nałożenia dodatkowego podatku na tak zwane małpki, czy te butelki z alkoholem o mniejszej pojemności. I to miało być remedium, recepta na to, aby Polacy przestali pić albo mniej spożywali. A to już to guzik prawda. No to trzeba się zastanowić, gdzie leży problem, że w ogóle pije się aż tyle, tak? Ale z reguły się mówi od tego, że wychodzi się od tego, że jeżeli się w domu nie układa, to nie układa się z dwóch przyczyn. Albo tych personalnych między kobietą a facetem, albo z przyczyn gospodarczych, bo brakuje na coś tam. A myślę, że to jest. Znaczy, gdybym miał jakikolwiek wpływ na to, to na pewno poszedłbym w kierunku w ogóle likwidacji możliwości produkcji takich małych butelek i tyle. Bo to jest tak, że okazja czyni złodzieja i ta mała małpeczka, która stoi w sklepie na półce, gdzieś czasami jest tą pokusą i ach, żeby mnie nie widziano, bo przecież my nawet sobie nie zdajemy sprawy, ilu jest tak zwanych alkoholików ukrytych. I to na... Nawet na wysokich, ale na wysokich pozycjach społecznych. Na bardzo wysokich, dokładnie tak. Nie wiem, wydaje mi się, że ludzie dzisiaj z problemem wstydzą się iść do psychologa, czy nawet do psychiatry. Bo mi nie wypada. Bo mi nie wypada, albo nie daj Boże, jeszcze by się ktoś dowiedział, że byłem, to jest taki sam lekarz jak gastrolog, jak internista, czy jak okulista i my po prostu w swojej kulturze nie mamy jeszcze tego wykształconego, żeby się nie wstydzić problemu. A ile jest ludzi chorujących na depresję, to w miliony dzisiaj idzie i jakby każdy uważa, że a jeśli to niego nie dotyczy, to już nie jest jego problem. Wystarczy jeden przypadek w rodzinie i ta depresja się może rozlać w sposób niekontrolowany. Niestety to jest też faktem, o czym mówisz, bo też mamy kontakty jako dziennikarze z różnymi instytucjami i dostaliśmy takich kilka informacji, że w ostatnim czasie było najwięcej prób samobójczych. Na szczęście w większości przypadków nieudanych, no ale jednak, więc ta depresja na pewno jest, ale... Ale przepraszam, że ci wejdę w słowo, te próby samobójcze, to często jest tak, że ludzie sobie oczywiście gdzieś tam nie radzą i uważają, że jedynym rozwiązaniem to jest pozbawienie siebie życia. To jest tak smutne, że to się aż w głowie po prostu nie mieści w XXI wieku. Niemniej jednak przecież to jest tak, że jeśli by były bardzo poprawne relacje w rodzinie, to widzi się, że jeden ale z członków jest ma dialog, bo jeżeli masz dialog w domu... Tak, jak jest dialog, to myślę, że zawsze jest tak, że próbuje się jednak w rodzinie wzajemnie sobie pomóc. Co się dzieje, że tej pomocy nie ma? Albo że ten, kto z tym problemem się mierzy, ucieka przed nawet pomocą, tak? Jeszcze taki program społeczny nam się dzisiaj tu zrobi, natomiast bombowy egzamin dojrzałości to tytuł w odniesieniu do matur. I tutaj wyobraźcie sobie, że ktoś, jakiś troll po prostu zaczął wysyłać mailing do szkół w naszym powiecie, informując o tym, że jest podłożona bomba. To jest jeden argument. Dwa, że w wiadomości było zawarte, iż niebezpieczne środki trujące zostały gdzieś tam wyłożone w placówkach. No i numer trzy, tu sobie pozwolę zacytować. W jednym przypadku sprawca podszył się pod doświadczonego gwałciciela i zagroził, że może dojść do niecnych czynów na maturzystkach. Na szczęście służby miały wszystko pod kontrolą, te matury nie były zakłócone. Jak ty się do tego odniesiesz? Bo to jest idiotyzm, no po prostu. Znaczy, ja przypuszczam, że to jakiś człowiek niepełny rozumu, natomiast ja uważam, że to tak troszeczkę ten naród zdziczał. Nie ma kary, nie ma miary, mówiła moja babcia i mądra kobieta. Dzisiaj jakby zachłyśnięci wolnością uważamy, że wszystko nam wolno, możemy wszystko zrobić, a później po takich czynach, jeśli nie będzie takiej solidnej kary, no to jest to jakby przyzwolenie do tego, aby powielać te przypadki. Kiedyś pamiętam, że tak powiem, i była wielka, szeroka dyskusja na temat tego, czy już od dziecka, czy karać, że tak powiem, klapsem, czy nie karać dziecko. Myśmy się posunęli też z jednego absurdu do drugiego, czyli jakby z przemocy domowej, nawet jeszcze w poprzedniej epoce, to było jakby normą, że dziecko mogło dostać porządne lanie. Ja też nie jestem za tym, żeby dzieci bić, natomiast jakieś takie wychowanie twardszą ręką jestem za tym, bo widać poziom tego zdziczenia dzisiaj i naprawdę, jeżeli się coś w tym segmencie życia społecznego nie zrobi, to uważam, że wolność tak, ale gdzieś są granice.
Gdzieś są granice. I człowiek, którego na tym złapano, to nie tylko do więzienia, żeby go utrzymywano za moje podatki czy twoje. Tylko roboty publiczne, żółta kamizelka, miotła na ulicę i zamiatać ulicę. Tak, taka osoba powinna być rozpoznawalna. Dokładnie tak. Drogą, ale tak. Tutaj nie mamy jeszcze chyba informacji, że kogoś przyłapano na tym, więc tutaj pewnie jeszcze ściganie. Nie, no, zgoda, ale często się mówi, no, złapano tego czy tamtego, wandali, którzy sprayem nowo odnowione kamienice malują. No to jest ogólnie, bez porządku? Ogólnie prawo, które pozwala temu, który ma jakieś zarzuty postawione albo już jest udokumentowane, że jest winowajcą w danym aspekcie, że jemu się zasłania twarz. Ja bym wolał, żeby było tak jak w wielu innych krajach, gdzie ta twarz musi być widoczna i wiesz, że to jest bandzior na przykład. Tak, to tak jak uważam, że sklepy powinny mieć możliwość, to w jednym z filmów jeszcze z PRL-u z Januszem Gajosem, nie pamiętam tytułu, ale w każdym razie złapanego złodzieja sfotografowano i na tablicy jego twarz została umieszczona. Pytam, dlaczego miałoby tak nie być? Więc tak, ukraść można, wizerunku upublicznić nie można. Absolutnie. Skończyłyby się te wszystkie kłopoty i problemy, gdyby bardziej odpowiedzialnie podejść do tego tematu. Zgadzam się, idziemy z paroma informacjami jeszcze. Pralnia Laguna przygotowała dla Was fajny tekst doradczy poświęcony przywróceniu świetności ślubnej kreacji. Nadal w szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin. Monitorujemy też to, co dzieje się na placach zabaw. One są dezynfekowane. Place zabaw, siłownie tego typu miejsca, bodajże 63 obiekty poddawane są regularnie dezynfekcji. 7 czerwca w Koźminie prawie 100 osób oddało krew, więc tutaj duży szacunek dla tych wszystkich krwiodawców. Kolejna mapka naszych partnerów, podkreślam naszych partnerów, czyli punkty gastronomiczne na naszym terenie, na terenie naszej gminy, więc myślę, warto w to zajrzeć. Oczywiście dodatek w tym tygodniu Zdrowie i Uroda. Fajna pasja Paulina Torzecka, jej przygoda z końmi, duży reportaż Marleny Suchodolskiej, nabory do Akademii Piłkarskiej Rejsa, Pankom kontra ASRT, to finaliści Pucharu Krotoszyna. Jeszcze nie mamy wiedzy na temat daty tego finału. No i uwaga, Astra Krotoszyn rozstała się z trenerem Krzysztofem Wewiórem. Decyzja była jakby z obu stron zgodna. Trwają poszukiwania następnego trenera. O tym będziemy Was informować. Minister Marlena Maląg gościła w restauracji Iskra w Krotoszynie w miniony weekend. Wiadomo, że Ostrowianka też pewnie ten powiat krotoszyński nieraz odwiedzała. No i tutaj spore grono ludzi, którzy wspierają kampanię obecnego prezydenta, więc Andrzeja Dudy. Poczytacie o tym na stronie 16. Tutaj było sporo zapytań mieszkańców a propos funkcjonowania Male i tak dalej. Czy Male może zwalniać ludzi w ciągu trzech miesięcy od otrzymania dofinansowania i tak dalej. Więc tutaj na portalu i na fejsie sobie to doczytacie. A ja Ciebie chciałem zapytać, bo Wy zbieracie też podpisy, też o tym pisaliśmy, na rzecz poparcia akurat kandydatury pana Trzaskowskiego. Jakie było zainteresowanie? No i muszę powiedzieć, że było bardzo wielkie zainteresowanie, aż przerosło moje oczekiwania. I nawet nie tylko chodzi o samą ilość podpisów, bo w sumie krótki czas, 3 dni, jakby nie pozwalał na to, aby zrobić to z jeszcze większym rozmachem. Natomiast no ponad 350 podpisów zebraliśmy. Jak doskonale wszyscy wiemy, został nasz kandydat już zarejestrowany i trwa kampania wyborcza. Ale byłem zbudowany tym, że tak naprawdę szeroki segment poparcia można było zaobserwować. Tak? Od młodych, których być może nie było aż tak wielu, bo zdaję sobie sprawę, że też Konfederacja i ich kandydat Krzysztof Bosak też przyciąga młodych do siebie. Ale byłem zbudowany tym, że spora grupa starszych osób podpisała się pod poparciem dla naszego kandydata i wierzę, głęboko wierzę w to, że nie tylko znajdzie się Rafał Trzaskowski w drugiej turze, ale uważam, że będzie nowym prezydentem Rzeczpospolitej już niedługo. Okej, nie będę z Tobą wchodził z racji tego, że jednak sympatyzuję z Platformą w dyskusję na ten temat, bo ktoś by nas tutaj posądził o tendencyjność, no tak. I trzeba było wtedy zrobić materiał sponsorowany i tralala, ale też nie o to dzisiaj chodzi. Ja bym chciał przejść do tego głównego wątku, z powodu którego się tutaj spotkaliśmy,
A więc te Mistrzostwa Świata, słynne Mistrzostwa Świata. W sumo udało nam się to wywalczyć, udało się to zarządowi, tobie, Polskiej Federacji. Zdecydowaliście się pierwotnie na Krotoszyn. Wiadomo, z jakich przyczyn w tym roku te zawody się nie odbędą. I najpierw chciałbym, żebyś potencjalnie rozwiał wątpliwości, bo krążą gdzieś tam jakieś wróbelki, ćwierkają, że być może to nie Krotoszyn w przyszłym roku jednak będzie organizatorem. To znaczy tak, na ten moment sytuacja przedstawia się następująco. Wiemy jedno, mistrzostwa zostały odwołane, przeniesione na rok przyszły. Niemniej jednak no, takiej ostatecznej decyzji, że jednak to będzie dalej Krotoszyn, nie ma, choć z panem burmistrzem Franciszkiem Marszałkiem jesteśmy tutaj w kontakcie i ostatnie pismo, które od burmistrza otrzymałem, jakby treść tego pisma jasno wskazuje, że burmistrz jest zainteresowany podtrzymaniem wszystkich warunków, które miały być spełnione. Bo chodzi o strukturę finansowania, tak? No chodzi też oczywiście o kwestie finansowe, ale również chodzi o wszystko to, w czym miasto jeszcze może pomóc. Mówię tutaj o hali sportowej, o ewentualnym jeszcze transporcie, czy o scenie, która też w kwestii PGKiM-u może nam też tutaj pomóc. Ale tak naprawdę my dzisiaj stoimy dalej jeszcze w miejscu, dlatego że nikt nie umie odpowiedzieć, kiedy się to piekło skończy. I tak naprawdę chcielibyśmy już rozpocząć przygotowania do tych mistrzostw, które mają się odbyć w roku następnym. A tak naprawdę wszyscy rozkładają ręce i naprawdę nie wiemy, co robić dalej, bo ilość tych zakażeń dalej jest. Co prawda gospodarka już próbuje się odbić i próbujemy wszyscy wracać do normalności, ale tak naprawdę w tym roku jeszcze turnieje międzynarodowe, które miały się odbyć, są przesuwane w czasie i nie wiemy, prawdopodobnie się żaden z nich nie odbędzie. Przesunęliśmy kwietniowe Mistrzostwa Europy kontynentalne na wrzesień, październik. Też nie wiemy, czy się odbędą. A więc też ten cały proces, można powiedzieć, dla zawodników jest trudny. Ale dla Światowej Federacji jest pewne, że impreza zostanie w Polsce. Impreza zostanie w Polsce, to jest absolutnie... To drugą część pytania od razu bym chciał zadać, bo gdzieś tam skądinąd też się dowiaduje pokątnie, że być może Wrocław, bo tam robiliście World Games, też was kusi, że tak powiem. Być może Warszawa chciałaby to wziąć do siebie. Znaczy, no, była taka koncepcja i ona nadal jest w sumie aktualna. Ja chciałem, upierałem się być może nawet zbyt mocno, żeby to jednak był Krotoszyn. Tak w świecie sportu mówi się, że takie małe miasteczka, to tam nie ma mowy, żeby imprezę światowego formatu były w stanie zorganizować. Domyślam się, że jest spora grupa mieszkańców miasta, która się z tego cieszy i inna być może twierdzi, że a na co nam Mistrzostwa Świata w sumo. Ja uważam, że o tym trzeba przy otwartej kurtynie rozmawiać. Są członkowie Rady Miejskiej, 21 osób winno odpowiedzieć sobie na pytanie, czy te mistrzostwa rzeczywiście w Krotoszynie są, bo ta decyzja powinna być podjęta z entuzjazmem. Jeśli ona jest podjęta na tak, ale tylko dlatego, że radny powiatowy Dariusz Rozum się upiera. No dobra, a insidersko w Radzie Miasta na przykład, wiesz, ilu radnych jest rzeczywiście za tym, żeby taką imprezę Krotoszyn miał? Znaczy, no, decyzje jeszcze z ubiegłego roku były dowodem na to, że tam przy małych ewentualnie jakichś takich zastrzeżeniach dwójki bodajże radnych, cała reszta i tak była za. Niemniej jednak ja nie chcę mieć żadnych wątpliwości i żadnych tego typu sformułowań, że nie wiem, być może szczególnie w tym roku, kiedy dochodzą głosy z urzędu, że jednak jest mniejszy budżet, że koronawirus spowodował, że jednak będzie trudna sytuacja finansowa w budżecie. Nie chciałbym być tą osobą, która jeszcze z tego, w cudzysłowie umówmy się, biednego budżetu coś wydziera, tak? Ja bym chciał, żeby to była taka ogólnospołeczna zgoda na to i entuzjazm wszystkich, że chcemy te mistrzostwa robić w Krotoszynie. Dobra, a co jeżeli nie będzie tej ogólnej zgody społecznej, jak to ująłeś ładnie? Czy prezes Rozum się będzie upierał, róbmy w Krotoszynie, czy jednak wtedy, okej, mam oferty z innych miejscowości, przeniesiemy? Nie, jeśli będę
słyszał, że to nie jest tak na rękę naprawdę, a generalnie szkoda tych pieniędzy wydawać na taką imprezę, to ja się na nikogo nie obrażę i to jest, jak ktoś mówi, 5 minut i impreza jest w innym mieście. Okej, okay. Czyli alternatywy jako związek macie, a powiedz mi teraz proszę, jak wygląda sytuacja kadrowiczów, bo oni też na pewno już trenują, co robili wcześniej w tej epidemii, w czasie, gdy ona przybierała na sile, czy trenowali w domu, jak mieli układane treningi, no i jak dzisiaj wygląda ich forma? Problem jest tego rodzaju, że tutaj lokalne kluby też poprzez problemy budżetowe miasta, ten rok jest rokiem trudnym i ze względu na to, że panujący koronawirus spowodował na początku szczególnie mniejsze możliwości treningowe dla zawodników i startowe. Do tej pory ich nie ma. No bez sparingów, bez... Tak, a ten sport kontaktowy, do tej pory ich nie ma. My wracamy, bo mamy już zgodę ministerstwa i wracamy do treningów i do startów. Niebawem będą pierwsze turnieje rozgrywane. Oczywiście biorąc pod uwagę wszystkie te obostrzenia i restrykcje. Zdrowie zawodników to podstawa. Ja mam też kłopoty na rynku europejskim, bo też z racji pełnionej funkcji w Europejskiej Federacji też muszę podejmować decyzję, co dalej. Niemniej jednak kłopot na tym rynku krajowym jest o tyle taki, że nie za wszystko odpowiada związek. To znaczy większość kwestii przygotowawczych i kwestii finansowych, gdzie klub inwestuje w zawodnika, to jest właśnie poziom klubowy i no problem z kadrowiczami jest taki, że my ewentualnie organizując zgrupowania kadry, to Polski Związek ma wkład dosłownie, gdyby to ująć od 1 do 100%, to Polski Związek ma wkład finansowy tam zawodnika 10-15%. 80-90% to wkład klubu, który tak naprawdę całą karierę, ścieżkę zawodnika prowadzi aż do seniora. No i teraz jest o tyle kłopot, że to nie tylko krotoszyńskie kluby mają takie kłopoty, w całym kraju jest podobna historia, bo samorządy pozmniejszały środki na kluby sportowe, no i w związku z tym może być duży problem w przygotowaniu zawodników do poziomu takiego, aby w przyszłym roku, kiedy będziemy organizowali Mistrzostwa Świata, to może się okazać, że organizacyjnie będzie tak, będzie totalna bomba organizacyjna, wszyscy powiedzą, odtrąbią, Polska piękne mistrzostwa zrobiła, a sportowo będzie klęska. Myślę sobie jednak, że wiele federacji jest w podobnej sytuacji, tak. Więc tak naprawdę ta forma może być niewiadomą w zależności, kiedy będzie można już sparować czy brać udział w dużych turniejach, bo nic tak nie rozwija i nie pobudza formy. Daniel, no problem jest taki, że kluby sportowe, nie wiem jak inne w Krotoszynie, natomiast środki w stosunku do ubiegłego roku zmniejszono o 55%. No i tutaj była taka sugestia też ze strony naczelnika Wydziału Promocji, że no skoro są mniejsze środki, to należy o połowę zmniejszyć wyjazd zawodników na turnieje i połowę, zajęć treningowych też odłożyć. No to tak, ty jesteś też byłym sportowcem, to tak jakby ci powiedziano, że masz dobrze się przygotować do meczu w piłkę, ale na połowę treningów tak nie musisz chodzić, nie? No to nie bardzo to rozumiem. Takie zabiegi na żywym organizmie, mi się przypomina sytuacja, w której wchodzi dyrektor szpitala na salę operacyjną i mówi do profesora, i jak tam, panie profesorze, w którym miejscu pan jest? No ja już prawie kończę, niedługo będę zaszywał. Zostaw pan, bo na resztę nie mam na wynagrodzenie. Nie ma środków. Zostaw pan pacjenta tak jak jest. To taki skrajny, dramatyczny przykład, ale... No, ale tak to wygląda. Ale to, o czym mówisz, to też dotyka ten sport młodzieżowy i dzieci, a dziecko chce trenować i tyle. Już pomijam to, że ktoś ma iść w wyczyn, ale dziecko też chce realizować swoją pasję. Natomiast jeszcze jeden wątek, żebyśmy już kończyli pomalutku. Mianowicie, gdyby dzisiaj sztab trenerski ogłaszał kadrę na bazie poprzednich wyników i tej formy, powiedzmy, sprzed pandemii, to ilu realnie zawodników Samsona czy Taru mogłoby liczyć na powołanie do kadry? No myślę, że 3 seniorów i podobna ilość juniorów, czyli około 6 zawodników. Ale w tym miejscu muszę jeszcze jedną rzecz dodać. Nie byłbyś sobą, gdybyś nie dodał. Nie, nie, jedną kwestię chcę poruszyć. Bardzo dobrze zachowała się minister sportu, która poinformowała już na samym początku, 9 kwietnia, poinformowała, że w związku z pandemią i rozwojem tej sytuacji, nie wiadomo kiedy się to wszystko zakończy, podjęła decyzję, że jeśli nie będą się odbywały Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, tak jak to ma miejsce dzisiaj,
to stypendyści z ubiegłego roku zachowują stypendia przez cały kolejny rok. Czyli minister sportu doskonale zdała sobie sprawę z tego, że gdyby nie podjęła takiej decyzji, no to sytuacja sportu za rok byłaby dramatyczna. To jest apel taki do samorządowców, do włodarzy miast, aby jeszcze raz przyjrzeli się temu, co dotyczy klubów sportowych i finansowania, i pomocy tym klubom. Jeśli to będzie miało ciąg dalszy, to przepraszam za to być może ostre sformułowanie, ale kluby w takich miastach jak Krotoszyn w sposób szczególny to znikną z mapy. No, trzeba sobie jasno też powiedzieć, że te tematy pozwalają dalej torować tą ścieżkę kariery, bo jeżeli ktoś nie jest zawodowym sportowcem i nie gra w piłkę, no bo piłkarze, umówmy się, zarabiają najwięcej, czy gra w tenisa stołowego, czy uprawia sumo, czy zapasy, to on bez tego stypendium, no to będzie musiał iść do pracy, bo nie będzie mógł poświęcić się sportowi, tak? Do tego no tak, ale żeby też jedną rzecz wyjaśnić, o ile stypendia ministerialne są jeszcze na jakimś odpowiednim poziomie, o tyle stypendia te funkcjonujące tutaj w Krotoszynie, żeby, bo to szumnie brzmi, stypendium, ale żeby sobie ludzie zdali sprawę, jaka to jest wysokość stypendium i czasami nie myśleli, że być może z ich podatków taki zawodnik, medalista Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy, nawet w tej dyscyplinie, którą ja reprezentuję, otrzymuje jakieś, nie wiem, kilkutysięczne stypendia. W gminie Krotoszyn to jest poziom między 100 a 150 zł. To są takie pieniądze, to są... Umówmy się, dojazd do miejsca trenowania. Ja nawet nie wiem, czy starczy na dojazd, tak naprawdę, tak? To są młodzi ludzie, którzy z miłości uprawiają ten sport, a to 100-złotowe stypendium jest takim, no, biednym pocieszeniem. Ja natomiast nie wiem, czy nam internetu starczy. Na dłuższe pogaduchy, na jakiś temat reportażowy się umówimy na pewno, jeszcze być może do Krotostrefy. Za 2 tygodnie będziemy drukować katalog Biznes Godny Polecenia, więc wówczas będziemy go Wam kolportować, a z nami był prezes Polski. A czy ja mogę dołożyć jeszcze jedną rzecz? Bardzo proszę. Muszę coś dołożyć, bo czytałeś o krwiodawcach. Ja oczywiście w tym temacie nie zabrałem głosu, ale muszę powiedzieć, że jestem pełen podziwu dla wszystkich krwiodawców, szczególnie dla Krzysia Kieszka, bo ostatnio tam kolejny rekord pobił i gratulowałem mu na Facebooku. To jest chyba najwspanialsze z możliwych takich proludzkich zachowań, człowiek dla człowieka, dar krwi. W wielu przypadkach dar, który ratuje życie drugiemu człowiekowi. Chylę czoła przed każdym krwiodawcą i apeluję do wszystkich młodych, zdrowych, szczególnie chłopaków, mężczyzn. Prawdziwe wasze męstwo pokażecie, jak będziecie krwiodawcami. No, po prostu pomagajmy sobie wzajemnie. Myślę, że sensowny apel, więc raz jeszcze spróbuję skończyć. Z nami był prezes Polskiego Związku Sumo, Darek Rozum. Dziękuję pięknie. Dziękuję też Jarkowi i Widia Film Studio za pomoc przy realizacji nagrania. Do zobaczyska. Hej.